Wybierz fryzurę pasującą do kształtu twarzy. Czy kiedykolwiek doświadczyłaś bólu okropnej fryzury? Takiej, która w żaden sposób nie pasuje do Twojego wyglądu? Cóż, nie jesteś sama. W takich chwilach będziesz szukała kapeluszy lub nakrycia. Powinnaś wiedzieć, że idealna fryzura to coś więcej niż tylko odpowiednia technika cięcia u fryzjera. Bardzo ważne jest określenie kształtu twarzy przed zarezerwowaniem wizyty w salonie. W tym filmie przyjrzymy się różnym typom twarzy w połączeniu z fryzurą, która z pewnością sprawi, że będziesz wyglądać wspaniale. Owalna twarz. Każda kobieta kocha owalną twarz. To właściwie najbardziej pożądana twarz w branży kosmetycznej. Co więcej, owalna twarz sprawdza się przy różnych fryzurach i to świetnie. Ten typ twarzy jest zazwyczaj dłuższy niż szeroki, a kobiety o owalnej twarzy mają nieco szersze czoło niż podbródek. Najlepsza fryzura na owalną twarz. Kobiety o takim kształcie twarzy mogą nosić każdy styl. W większości przypadków stworzenie centralnego rozcięcia na czubku głowy jest idealne dla owalnego kształtu. Dlaczego? Cóż, to tylko dlatego, że utrzymuje symetryczną twarz. Możesz również dodać teksturę warstwami i falami, aby długie włosy nie wydłużały twarzy. Chcesz zwiększyć objętość swoich włosów? Po prostu użyj dobrego, silnego lakieru do włosów. To powinno wykonać zadanie. Okrągła twarz. Okrągła twarz ma wydatne, zaokrąglone policzki o równej szerokości i długości twarzy. Najlepsza fryzura dla tego kształtu twarzy powinna sprawić, że twarz będzie bardziej owalna i dłuższa. Najlepsza fryzura na okrągłą twarz. Masz okrągłą twarz? Jeśli tak, powinnaś trzymać się fryzur, które pomagają rozbić szerokość kształtu Twojej twarzy. Pasemka, boczne frędzle, długie warstwy i przedziałki z pewnością sprawdzą się dla Ciebie. Co więcej, mogą one nieco wydłużyć twarz, a niektóre pasemka do obramowania twarzy pomogą ją zmiękczyć. Staraj się unikać cięć o jednej długości i tępych frędzli. Te fryzury prawdopodobnie sprawią, że Twoja twarz będzie wyglądać na bardziej okrągłą. Twarz kwadratowa. Kwadratowa twarz ma zwykle proste boki, a twarz jest prawie tak szeroka jak długa. Linia żuchwy jest dobrze zaznaczona z lekkim zakrzywieniem, więc pamiętaj, aby wybrać fryzury, które pomogą zmiększyć mocne kąty. Najlepsza fryzura na kwadratową twarz. Najlepsze są pofalowane końce, jeśli masz kwadratową twarz. Po prostu weź dużą okrągłą szczoteczkę i użyj je do wygładzenia włosów, a następnie spryskaj je sprayem do fal, aby utrwalić je na miejscu. Potargany wygląd świetnie sprawdzi się również na kwadratowej twarzy. Możesz uzyskać wygląd przesuwając i potrząsając palcami po włosach za pomocą dobrego kremu do stylizacji. Podkreśli to warstwy i zmiękczy kąty. Twarz w kształcie serca. Twarz w kształcie serca jest zazwyczaj szeroka po środku, w miejscu policzków. Towarzyszy jej również spiczasty podbródek. Może to być również szerokie czoło, które zwęża się pod brodą i linią szczęki. Najlepsza fryzura na twarz w kształcie serca. Jeśli jesteś sercem, polecam wybrać fryzury, które zwiększą objętość na dole twarzy. Pomoże to zrównoważyć rysy. Staraj się nie robić zbyt długiego cięcia, ponieważ obniży to rysy twarzy. Możesz również stworzyć luźne fale wokół dolnej części twarzy, aby uzyskać większą objętość. Zaletą twarzy w kształcie serca jest to, że kości policzkowe są bardziej widoczne i to jest piękne. Jeżeli spodobał Ci się mój film, proszę o pozostawienie łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka.